Radio Kraków. Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana. Panie ministrze, Sejm przywrócił nauczycielskie emerytury, ale część zapisów krytykują związkowcy. Między innymi ten przepis, że nauczyciel przebywający na wcześniejszej emeryturze będzie mógł podjąć pracę w szkole, ale w wymiarze nieprzekraczającym połówki etatu. Dlaczego takie rozwiązanie? Dlaczego będzie musiał prosić o zgodę, żeby to było więcej niż jedna druga etatu? Panie redaktorze, może zacznijmy przede wszystkim od prostego stwierdzenia. Ta nowelizacja, która dokonała się za sprawą przyjęcia tej ustawy, a właściwie odrzucenia dużej części poprawek senackich 28 lipca, jest nowelizacją w ogóle umożliwiającą przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, a więc dla wszystkich tych nauczycieli, którzy mają 30 lat pracy, stażu i jednocześnie 20 lat przepracowali przy tablicy, te osoby będą mogły przechodzić na tak zwaną wcześniejszą emeryturę. I to, co jest istotne i ważne, to to, że takie rozwiązania formalno-prawne były przed rokiem 2008-2009, natomiast zostały one zniesione w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I właściwie tym, o czym przede wszystkim powinniśmy rozmawiać, to to, że właśnie ta nowelizacja, która dokonała się teraz w roku 2023, daje takie możliwości, o które dotychczas zawsze zabiegały związki zawodowe i owszem, można dyskutować na temat takich czy innych rozwiązań, natomiast mówmy o tym, że dokonała się naprawdę tutaj nader pozytywna zmiana wychodząca naprzeciw wszystkim nauczycielom, bo jeśli zakładamy, że jest to wcześniejsza emerytura, to na taką wcześniejszą emeryturę przechodzą osoby, których decyzja taka właśnie wynika z bardzo określonej sytuacji, bądź to związanej z uwarunkowaniami osobistymi, bądź też uwarunkowaniami wynikającymi z wykonywania tej nader trudnej profesji, a do tego chyba wszyscy się zgadzamy. I wreszcie po trzecie, przechodzenie na wcześniejszą emeryturę jest taką możliwością i takim rozwiązaniem wynikającym, dającym szansę wszystkim tym, którzy rzeczywiście chcą przejść w taki stan, aby uzyskując to świadczenie emerytalne, móc jeszcze wykonywać te obowiązki, ale już w ograniczonym zakresie, no bo jeśli zakładamy, że ktoś może te obowiązki wykonywać w pełnym zakresie, no to przepraszam bardzo, po co podejmowanie decyzji w ogóle o emeryturze. Nauczyciel, który będzie na wcześniejszej emeryturze, oczywiście będzie mógł więcej pracować niż połówka etatu, no ale będzie musiał otrzymać zgodę od kuratora i też Sejm wzmocnił pozycję kuratora. Chodzi o te 30 dni na wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Inaczej grozi placówce niepublicznej na przykład wykreślenie z ewidencji. I tu też związkowcy mówią, no to widać brak chemii między ministerstwem a szkolnictwem niepublicznym. Nie, panie redaktorze. Panie dyrektorze, no to ocieramy się tutaj już o granice absurdu i szaleństwa. Proszę pomyśleć, no w momencie, kiedy zalecane są dla dyrektora szkoły zalecenia pokontrolne, to przepraszam bardzo, jak pan sobie wyobraża, w jaki sposób możemy prosić, możemy błagać, możemy ubierać się w worki pokutne jako przedstawiciele ministerstwa, czy też no w tym wypadku kuratorii błagać dyrektora, żeby wykonał te zalecenia. Przecież jest to naprawdę w interesie przede wszystkim dzieci, młodzieży, uczniów, ale również i nauczycieli, ale również i pracowników, żeby te zalecenia pokontrolne, które zostały wydane przez kuratora, zostały zrealizowane. Przecież w wielu wypadkach te zalecenia dotyczą naprawy nie tylko stosunków pracy, ale również poprawy bezpieczeństwa
bezpieczeństwa uczniów. I jeśli ktoś nie jest w stanie zrealizować tych zaleceń w ciągu 30 dni, to wydaje się, że taka placówka rzeczywiście powinna mieć, no, pod znakiem zapytania powinno być jej funkcjonowanie. Więc chyba w każdej instytucji, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o dobro, o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, no, zalecenia powinny być nawet wcześniej realizowane niż te 30 dni, o których tutaj mówimy, bo to proszę nie myśleć tylko w tych kategoriach, że chodzi o jakieś fundamentalne kwestie dotyczące, no nie wiem, pokrycia dachu czy temu podobne. Nie, tu mówimy o tych regulacjach i tych zobowiązaniach, które i tych przepisach prawa, które powinny być realizowane, jeśli szkoła chce być szkołą. Panie ministrze, parlament nie tylko przywrócił emerytury nauczycielskie, ale także przyznał specjalny dodatek z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Mimo wszystko protest zapowiadają związkowcy 1 września przed pikietem, w zasadzie przed ministerstwem. Jak ministerstwo będzie chciało odpowiedzieć na ten kolejny przypadek, no właśnie, pikietowania w sprawie głównie wynagrodzeń? A czego już nie było, panie redaktorze? A to się przyklejali, a to manifestowali, a to nie wpuszczali pracowników do ministerstwa. No, wiem też, że 22 sierpnia ma dojść do spotkania z tymi roztropnymi, rozsądnymi, chcącymi rozmawiać z związkowcami, więc będziemy przede wszystkim rozmawiać. Natomiast dzisiaj, jeśli ktoś już pod koniec lipca straszy tym, że będzie pikietował, to niech zastanowi się nad sensownością wszystkich tych zarzutów, które są stawiane. Związkowcy mówili, chcemy wcześniejszych emerytur. Związkowcy dostali i nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele mają w tej chwili możliwość, będą mieli możliwość, przepraszam, bo to w trybie przyszłym, będą mieli możliwość przechodzenia na przyszłą emeryturę. Były problemy z egzekwowaniem porządku prawnego w szkołach, a więc obowiązek, tak jak pan redaktor mówił, wypełniania i zrealizowania zaleceń w ciągu 30 dni, więc ustawa wprowadziła takie przepisy, które gwarantują wykonywanie prawa przez również dyrektorów szkół czy też organy prowadzące. Podniesiono i przyznano dodatek, o którym pan powiedział, a więc nagrodę w związku z rocznicą 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. No, to są bardzo konkretne działania, więc jeśli związkowcy z tego tytułu, że otrzymali dla tej grupy zawodowej, którą powinni reprezentować, ja mam wątpliwości, czy reprezentują, ale jeśli otrzymali tego rodzaju rozwiązania, to ja, panie redaktorze, ja zaczynam się zastanawiać nad racjonalnością działań tego rodzaju związkowców, czy aby nie chodzi tutaj o podjęcie działań o charakterze czysto, ale to czysto politycznym i jeszcze wkomponowanym w kampanię wyborczą. Więc to jest działanie wyjątkowo, jeszcze raz powtarzam, działanie wyjątkowo nieroztropne. Zostawmy szkolnictwo na tym poziomie podstawowym i średnim, teraz ten poziom wyższy. Bardzo krótko proszę, panie ministrze, Akademia Tarnowska będzie kształcić lekarzy. Problemem pozostawało to, czy od tego roku akademickiego, czy od przyszłego. Rozumiem, że tutaj pośpiech nie jest wskazany, że to będzie przyszły rok. Tak, pośpiech nie jest wskazany. Pani dyrektor podchodzi do tego nad wyraz racjonalnie. Właściwie Akademia spełnia wszystkie te warunki, które są stawiane szkołom mającym kształt na kierunku lekarskim. Jednocześnie przy okazji chciałem dokonać tutaj sprostowania, ponieważ jakiś czas temu ktoś, kto, nie wiem, ma ambicje dziennikarskie, napisał, że jedna ze szkół, a chodziło tutaj o Akademię w Nowym Targu, nie ma podpisanej umowy, jeśli chodzi o prosektorium. Otóż Akademia Podhalańska ma podpisaną umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Kolegium Medicum w sprawie prosektorium, więc korzystając z tej rozmowy z panem, chcę powiedzieć, że wszelkie działania tutaj
tutaj w sferze medialnej no są, czy zdarzają się takie działania, które mają zmierzać do zafałszowania rzeczywistości. No, to jest naprawdę dla mnie kompletnie no z jednej strony niezrozumiałe, ale niektórzy twierdzą, że lobby jest tak silne, które zmierza do tego, aby w sposób maksymalny ograniczać ilość kształconych lekarzy, że i takie metody niestety są wykorzystywane do no, rozsiewania kłamstwa, nieprawd, półprawd, fałszu. Panie ministrze, a kiedy Uniwersytet Pedagogiczny stanie się Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej? Bo musi się stać to przed 14 października. I myślę, że to się stanie. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej będzie uniwersytetem szczególnym, ponieważ w tym wymiarze swej nazwy, bowiem ta nazwa będzie tutaj wprost skojarzona właśnie z okrągłą rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej, tak istotnej i tak ważnej, nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale również z punktu widzenia tego, że ten uniwersytet, mówię tutaj o Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, ten, który będzie, no, będzie miał do spełnienia tą ważną rolę, jeśli chodzi o kształcenie nie tylko w sferze tego, co właściwie dla uniwersytetu, ale również szczególnie w tej sferze, która jest ważna dla kształcenia nauczycieli. I na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie o uczelnię, którą pan reprezentuje. Czy pochód inauguracyjny profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien zostać wpisany na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego? Wydaje się, że tak, dlatego że właściwie od kiedy jestem związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, ten dzień otwarcia, rozpoczęcia roku akademickiego jest czymś istotnym, szczególnym. Owszem, ta trasa tego pochodu zmienia się, ale te punkty istotne i ważne, a więc pokazania tej wewnętrznej, powiedziałbym, łączności, jeśli chodzi o kadrę profesorską, jeśli chodzi o wykładowców, ale i studentów, jest czymś naprawdę bardzo istotnym i ważnym, bo to jest też pokazanie tej ciągłości w wymiarze międzypokoleniowej, tej historycznej, ale też roli środowiska uniwersyteckiego dla miasta i dla całej naszej zbiorowości, dla również, ja przepraszam, może zabrzmi patetycznie, ale i dla narodu. Uniwersytet jest tym obok katedry w rozumieniu sakrum. Uniwersytet jest tym punktem szczególnym, wokół którego powinna skupiać się wszelka aktywność, nie tylko intelektualna, ale również na wymiarach społecznym czy tym technologicznym, przemysłowym. Ale no, jak mówię, tu jest ten początek budowania wartości, a więc uniwersytet i katedra to są te dwa punkty istotne i ważne w mojej opinii. Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Bardzo dziękuję. Radio Kraków.